W sobotę 28 września na kortach sędziszowskiego Mosiru rozegrano dwa turnieje. Do południa rywalizowali między sobą najmłodsi ze szkółki tenisowej, a później odbył się 18 turniej o memoriał Ryszarda Rolka i Dominika Czarnika. Zawody zorganizowali wspólnie Ropczycko-Sędziszowskie Towarzystwo Tenisowe i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim. Tego typu turniej dla podopiecznych szkółki tenisowej odbył się już po raz czwarty, a po raz 18 dla starszych zawodników rozegrano turniej o memoriał Dominika Czarnika i Ryszarda Rolka. Naszym celem jest przede wszystkim propagowanie tenisa ziemnego tutaj na terenie gminy, powiatu. Po to to robimy, żeby kiedyś może jakiś było jakiś talent z tych dzieciaków, które tu uczęszczają. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że no, dzieciaki grają coraz lepiej i z meczu na mecz, można powiedzieć, z odbicia na odbicie wygląda to coraz lepiej. Ja jestem zadowolony ze swojej pracy, tak samo tutaj kolega, który ze mną prowadzi szkółkę, aczkolwiek on prowadzi te starsze dzieci, ale tak jak mówię, no, z zajęcia na zajęcia coraz lepiej. Turniej cieszy się dużym zainteresowaniem i przyciąga coraz więcej zawodników. Pomimo chłodniejszych dni, szkółka na pewno będzie kontynuowana, zapewnia prezes Ropczycko-Sędziszowskiego Towarzystwa Tenisowego. Mamy już jesień, pogoda robi się coraz bardziej niepewna. Mamy zapewniony termin na hali tutaj przy Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie i tak jak do teraz były zajęcia dwa razy w tygodniu, to teraz będą tylko niestety raz w tygodniu. Tenis ziemny to sport, który nie tylko poprawia kondycję i sprawność, ale również uczy dyscypliny, koncentracji czy cierpliwości. Jest dla każdego, twierdzi Hubert Przepióra. Tenis jest grą indywidualną, jak wiadomo. Wszystko zależy od gracza. Nic nie zależy od... bo tutaj się gra indywidualnie. Tutaj nie ma partnera, żeby ktoś pomógł. Trzeba sobie samemu radzić. No i tak jak mówię, bez podziału na płeć, ja zarówno kobiety, jak i mężczyźni spokojnie mogą sobie tenis uprawiać. Tenisie najważniejsza praca nóg. Zresztą, jak w większości dyscyplin, nacisk trzeba kłaść, szczególnie u dzieci od początku, żeby właśnie na nogach pracować, żeby tymi małymi kroczkami się poruszały na korcie. No i obserwacja piłki, no i oczywiście zaangażowanie. No bez zaangażowania, bez odpowiedniego treningu, płynnego treningu, nic z tego nie będzie. Trzeba się przykładać. Na zajęcia tenisa ziemnego można dołączyć w każdej chwili. Szkółka będzie się odbywać od miesiąca października, tak jak mówiłem, tutaj na hali przy liceum w Sędziszowie. Jeżeli ktoś jest chętny, można przyjść. Zajęcia będą we wtorki o 16:00, można przyprowadzić dziecko. W każdym momencie są drzwi otwarte, zapraszamy. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe.